Weszliśmy naprzeciw i poprosiliśmy panią przewodniczącą o umożliwienie. Jesteśmy członkami szkolnego koła historycznego działającego w szkole podstawowej w Kościuszowicach. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować za możliwość uczestniczenia w sesji rad. Podział jest dla nas nagrodą za aktywną i twórczą pracę na rzecz klasy i szkoły. Wyboru dokonała nasza pani, która oceniła działania na rzecz edukacji obywatelskiej. Edukacja obywatelska oznacza dla nas uczenie się, jak zostać obywatelem demokratycznego państwa, a w naszej szkole kształtujemy w sobie wartości solidarności, aktywności społecznej i kultury słowa. Uczymy się również przekazywać dorosłym samorządowcom, jakie są nasze marzenia dotyczące naszej szkoły. Uczymy, że sprawy najmłodszych obywateli są ważne dla naszej władzy. Mamy świadomość, że w przyszłości uczestniczyć będziemy w demokratycznym życiu naszej małej ojczyzny. Nasze społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy aktywnie i zaangażowanie kształtować będą naszą ojczyznę. Chcemy współuczestniczyć w życiu naszej gminy, promować ją, inicjować działania dotyczące młodych ludzi, dyskutować. Jednym słowem współuczestniczyć i współkształtować naszą społeczną rzeczywistość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to praca łatwa. Wymaga ona od państwa odpowiedzialności, wytrwałości, szerokiej wiedzy i wielu innych umiejętności. Na koniec chcielibyśmy pogratulować nowej pani przewodniczącej, która przejęła te obowiązki. Życzymy owocnej pracy, wytrwałości w podejmowaniu trudnych decyzji, wsparcia i pomocy unikalnych pana wójta, zgodnie i jednomyślności w kierowaniu się dobrą wspólną. Serdecznie dziękuję. W imieniu własnym i mam nadzieję i grona szanownego grona rady zapraszamy serdecznie zawsze młode osoby na sesje. Są to otwarte sesje. Jeżeli będziemy mogli pomóc, mam nadzieję, że wypowiadam się również w imieniu, bo z chęcią będziemy służyć pomocą wszystkim. Powiem, że jestem chyba młodzieży z trzech szkół, natomiast przedstawiciele jednej szkół, bo ja miałem najbliżej tam się, po prostu dlatego. Dziękuję pięknie. Wniosek o wyłączenie dzisiejszej sesji 8 Rady Gminy. Proszę.
proszę. Czy pozwoli pani rozdanie tego wniosku dla poszczególnych rad? Proszę bardzo. Ja bym może przeczytałam. Dobrze, ja rozdam. Ja tylko rozdam. Dobrze? Dobrze. Materiały dotyczące obrad otrzymali w dniu 20 kwietnia 2015 roku, to na pewno początkowo, a część radnych powyższe materiały otrzymali osobiście od pani przewodniczącej i radnego Wyryszkę, co jest niezgodne ze statutem gminy. Uchwały, które zostały przesłane wspólnie z materiałami, nie są podpisane przez panią przewodniczącą. To jest uchwała w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej gminy Niebosławice, uchwała w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Niebosławice, uchwała w sprawie uwzględnienia wezwania Małgorzaty i Marka Szlin do usunięcia naruszenia prawa. Uchwały te są nieważne. Ponadto w dniu 27 marca 2015 podczas 7 sesji Rady Gminy Niebosławice został wycofany 6 punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury za 2014 rok i miał być on wprowadzony do porządku obrad podczas następnej sesji Rady Gminy Niebosławice. Brak jest takiego punktu w porządku obrad 8 sesji Rady Gminy Niebosławice. W związku z powyższym wnoszę o odroczenie 8 zwyczajnej sesji Rady Gminy Niebosławice i ustalenie nowego terminu sesji oraz uzupełnienie porządku obrad o wycofany wcześniej punkt. Pan radny Marek Brzeźniak. Ja bym prosiła, jeżeli byłaby możliwość, o 5 minut przerwy. Tak naprawdę sesja została otworzona i teraz bym prosiła o te 5-10 minut przerwy w sprawie zastanowienia się nad wnioskiem pana radnego. Pani przewodnicząca, nie ma się nad tym zastanawiać. Panie radny Janiszak, ja zadecydowałam, że będziemy teraz mieli 5-10 minut przerwy i prosiłabym o uszanowanie tej decyzji. Dziękuję serdecznie. Nawet z góry przekazał, że te 5-10 minut się tak przedłużyło. Nie ma. Miałam to moja pierwsza sesja, którą prowadziłam osobiście, więc z góry przepraszam, uczymy się cały czas. Ja tylko mam kilka pytań do wnioskodawcy. Tak naprawdę też mówię do wszystkich radnych. Ilu każdy z Państwa otrzymał dokument o odroczeniu? Ilu
radnych tak naprawdę dotyczy ten program. Czyli ilu radnych otrzymało później niż te 7 dni? To pani Ani Hanna, tak? Nie. Ja tylko mam powiedzieć wyraźnie, mówię, tak, 7 dni. W ciemnym mamy problem. Ale przewodniczący, czy ile osób dostały na czas, ile nie? Tu nie mamy chyba rozwiązania. Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze raz zadam pytanie, ilu radnych dotyczy ten problem, czyli ilu radnych uważa, dostało że... Dostało po terminie. Dostało, załóżmy, po terminie. Tak. Dobrze. A kto dostał w terminie, chciałbym wiedzieć? To by poprosiła, jeżeli Państwo radni mogą. Ale to nie jest. To nie jest termin, no tak, dostaje od 20. Prosiłam, było zaprotokołowane. Pani Jody, on już było zaprotokołowane, która rady dostało i jacy rady dostali. Trzeba też to. Panie radny, proszę. Ja mam pytanie, który z radnych, ci, co dostali w terminie, otrzymali istotnie? Jedna osoba. Przepraszam, reszta. Zabierzmy głos. Listownie nie oznacza wysłany pocztą. Ja list był zapakowany jak najbardziej. Trzeba się też dostać. Jest określone jasno. Tak, właśnie zapisane. O to chodzi. Listownie. O koszty. Listownie. Nie musi być wysłany pocztą. Nie pocztą. To inne pytanie. To kto z radnych otrzymał materiały dostarczone przez panią przewodniczącego i przez pana Berysza? To napisacie, tylko w tej chwili, mam taki trochę niesmak z tego względu, że pani sama dąży do tego, żeby nasza rada została podzielona na tych dobrych radnych, którzy są z panią, i na tych złych, którzy są przeciwko panu. Ja bym chciała zabrać sekundkę na swój głos. Jeśli chodzi o rozniesienie zawiadomień na sesję dzisiejszą, było to spowodowane tym, iż ja osobiście zaproponowałam, żebyśmy w końcu zaczęli pomyśleli o cięciu kosztów i ze względu na to, będąc w gminie w danym momencie, pobraliśmy dokumenty i roznieśliśmy. Tylko ze względu na to, żeby obciąć te koszty, które tak naprawdę dobrze wiemy, że są mocno generowane, nawet przez nas, przez naszą radę. To miałam na uwadze i tylko jedynie to miałam na uwadze. Jeżeli ktoś uważa inaczej, no to każdy ma prawo decydowania i myślenia we własny sposób. To tak... I teraz jeszcze sekundkę, pani radna, jeżeli bym mogła skończyć, zaraz będziemy zadawać jeszcze pytania dodatkowe. Tak naprawdę martwi mnie fakt taki, że każdy z nas miał pracę w komisjach przed sesją. Każdy na komisjach posiadał dokumenty, o których dzisiaj będziemy dyskutować, mieliśmy dyskutować. Ja mam takie pytanie w takim bądź razie. Który z radnych zgłaszał wnioski na komisjach, aby tak wnioski, że dokumenty nie były dostarczone przez. Ja bym zapytała panią przewodniczącą Komisji Oświaty, czy pan radny. Dobrze, dobrze, ale pani przewodnicząca pyta. Ale będziemy. Dobrze, dziękuję serdecznie. To znaczy pani przewodnicząca. Dobrze. To pani przewodnicząca, ja pani potrzebne są te dyskusje. Pani radny do pana mecenasa. Czy złożony wniosek przez pana Brzeźniaka jest zasadny? Tylko tyle. Teraz do pana mecenasa mam pytanie. Dziękuję pani radna. Ja bym prosiła pana mecenasa, żeby byłaby taka możliwość wyjaśnienia tej sytuacji. No i to chyba wszystko. Pierwsza rzecz znana Państwu ze statutu wynikająca, że powinniście Państwo otrzymywać, jest zapis listownie, ale myślę, że tak, że jeśli statut był z 2003 roku, zaraz powiem o konsekwencjach, co się mówi listownie, to jeśli Państwu jest doręczane bezpośrednio przez
przez pracownika urzędu, czy też przez przewodniczącego rady, czy zastępcę przewodniczącego, to proszę Państwa, to nie ma najmniejszego znaczenia. Państwo zostaliście skutecznie poinformowani o sesji. Pytanie jest następujące. Jeśli Państwo chcecie z punktu widzenia formalnego kwestionować w ogóle sens obradowania, no to Państwo możecie w ogóle nie obradować, tylko no, do czego to prowadzi? Jeśli wniosek jest taki, że istotnie, no to dobrze. No teraz mamy taką oto sytuację. Jest powiadamiany ktoś listownie. W jakim terminie ma odebrać ten list? Kiedy on jest doręczony, tak? Kiedy się zapoznam z sesją? Jeśli odbierze list 7 dni przed planowanym posiedzeniem rady. A co będzie, jeśli z różnych przyczyn nie będzie podejmował korespondencji? Ale to jest zła wola. Ale ja zadałam pytanie, czy jest zasadne i proszę o tą krótką odpowiedź, tak lub nie. Proszę Pani, nie ma krótkiej odpowiedzi na to pytanie. Proszę dać mi wyjaśnić. Ja rozumiem, że Pani ma inne poglądy na prawo, ale proszę posłuchać. Ja nie powiedziałam, że ja mam jakieś, tylko zapytałam się Pana jako specjalistę. Nie, ja zapytałam Pana jako specjalistę w tej dziedzinie, bo Pan powiedział. Co będzie w przypadku, kiedy radny nie podejmie z różnych względów, bo na przykład jest, że jest wśród mniejszości. I co będzie, jeśli nie podejmie? I przyjdzie na sesję i powie, chwileczkę, ja wczoraj podjąłem informację, że dzisiaj jest sesja. Ale o czym tak? Ja właśnie nie wiem, zaczyna Pan szedzić. Panie radny. Ja mówię o fakcie, że jeśli nie, panie radny, powiadomienie dotyczy skutecznego poinformowania, to znaczy, kiedy adresat ma możliwość zapoznania się z przesyłką, tak? A nie stempel. Jeśli będzie stempel, to na następnej sesji pan radny powie, nie stempel nie interesuje, ja dostałem to wczoraj. Panie radny. To jest odpowiedź na pytanie dotyczące otrzymywania listek. Teraz tak, jeśli nikt z Państwa nie kwestionuje doręczenia, że został powiadomiony skutecznie o sesji i nikt z Państwa nie będzie tego podnosił, no to te Państwa obrady są obradami prawomocnymi. Natomiast formalizm powoduje to, co czy mówię. Jeden z radnych nie odbierze celowo. Odbierze dzień przed sesją i powie, proszę bardzo, wczoraj się dowiedział. No, ale będzie na następnej sesji. Pani radny. To trzeba być konsekwentnym. Nie. Państwo przywiązujecie wagę do procedur formalnych. Oczywiście macie Państwo rację. Gdyby taka sprawa trafiła przed sąd, sąd by najpierw zechciał zbadać, czy naruszenie prawa, bo przyjmijmy, że jest to naruszenie prawa, jest naruszenie prawa istotnym, czy nieistotnym. I teraz, skoro, jak rozumiem, pan radny był na komisji, uczestniczył, nie podnosił tego faktu, tylko podnosił to na sesji, no to pytanie, czy będzie... Panie mecenasie, ja czegoś nie rozumiem. Nasze kwestie są to, z istotnym naruszeniem prawa, czy nie istotnym naruszeniem prawa. Oczywiście Pana to będziecie ten wniosek, jak każdy inny będziecie ten wniosek głosować. Ale nie mamy głosować. A nie dla mnie Pani Przewodnicząca. Ten wniosek, czy ten wniosek będzie przez Państwa głosować, jeśli on zostanie przyjęty, to obrady dzisiejsze są po prostu zakończone. Zwołuję Pani Przewodnicząca kolejną sesję. Pan tutaj mówi o procedurach. Na poprzedniej sesji mieliśmy właśnie taki przykład, gdzie też zostały tam złożone wnioski i procedury, wczesne procedury jakoś miały, chodziło mi o pana Dziacha, że miały moc te procedury, a w tej chwili to, co zostało, to jakie prawo dotyczy jednych osób dotyczy, a ich nie dotyczy, my chcemy wybrać. Także, przepraszam, ale konkretnie. No jak, no to chodziło o odwołanie pana.
ale konkretne zdarzenie, co było niezgodne z prawem. No, a to w tej chwili jest niezgodne z prawem. Chodzi mi, że nie. Proszę powiedzieć, co było niezgodne. Ja mówię, że to przy tej radzie jest tak, że pewne przepisy dotyczą danych osób, a inne jeszcze nie dotyczą. Panie radny, bardzo proszę o sprecyzowanie. Ja panu też zadałam pytanie, że panu odpowiedział, czy wniosek jest zasadny, czy nie. Nie odpowiedział mi pan. Ale powiedziałem, tak, ja też nie odpowiem. Dziękuję. Że jest wada dotycząca zwołania sesji. Tak, pan radny tutaj to powiedział. No, skoro statut mówi, że... Czyli jest wada, czy jest wada. To jest to, o to tam chodzi, panie mecenasie, o to tam chodzi. Bo gdyby nie podnosił tego, to oczywiście państwo możecie... Czyli jest zasadne. Tak. Ja nie twierdzę, jest wada. Pan twierdzi przed chwilą, że ale mam pytanie do państwa. Nie chcę się wdawać w dyskusję niepotrzebną, ale pani radna, bardzo proszę o przedstawienie, co na poprzedniej sesji, ponieważ mnie nie było, było według pani niezgodne z prawem. Nie mówię, że było niezgodne z prawem i tak samo nie uważam, że teraz jest niezgodne z prawem. Ale w tej chwili tak to jest. Czyli pani nie uważa, że teraz jest niezgodne z prawem? Nie, jest nie, z prawem. Nie. Nie, to jest, ja nie pan zrozumiał. Nie zrozumiał pan, o co mi chodzi. To często nie rozumiem, ale myślę, że kilka razy już wyjaśniłem pani i państwu, że jednak to dalej jest. No to w takim czasie, przepraszam, czy jest tutaj pani radna. Więc ja mam do pani przewodniczącej jedną prośbę. Nie kłóćmy się, bo naprawdę nie chodzi mi o kłótnie i tak dalej. Odwołajmy tą sesję dzisiejszą. Tak, i mamy cel, ale chcemy najpierw pani po prostu, pani to radna powinna. Nie ma sensu się kłócić, bo naprawdę robimy takie dlatego. Szanowni radni, sesja będzie odwołana, ale uważam, że tą sprawę powinniśmy wyjaśnić. Bo jeżeli jesteśmy osobami, które odpowiadają za całe nasze społeczeństwo, to powinniśmy się zastanowić nad pewnymi faktami. Tylko tyle. Naprawdę, ja nie chcę, żebyśmy się dzielili, bo moim celem naprawdę było i będzie łączenie nas wszystkich. I tak mówiłam na początku i mam nadzieję, że tak będzie. Wiem, że troszeczkę może być inaczej. Będzie mi na pewno no tak, jak jest, ale postaram się, żeby mimo wszystko łączyć nas. I celem, jeszcze raz powtórzę, były tylko oszczędności. Sami zdajemy sobie najlepiej sprawę, że nie mamy środków, za dużo środków w naszym budżecie. I każdy grosz liczymy. I to było celem takiego postępowania. Panie radny Krzysztof? Ja tak poprosiłbym wszystkich radnych, abyśmy szanowali siebie i swój czas. Nie każdy z nas jest emeryt, rencista. Ciężko jest gospodarować też ten czas. Także co chwila takie zwoływanie. No rzeczywiście, nie wszystko zostało tak dochowane w tym terminie, jak powinno być. Ale szanuj siebie i swój czas, bo to co dla przeważnie tych pracujących radnych, to jest taki problem. Co tydzień gdzieś tam się urywać, bo jest zwołana sesja. Szanujmy się, proszę bardzo. Chciałabym się też wypowiedzieć. Jestem pierwszy raz radną i chciałabym do tego obowiązku podejść profesjonalnie. A jak podchodzę do obowiązków służbowych, tak podchodzę do obowiązków tutaj. Ale proszę państwa, przyszliśmy tutaj. Pracodawcy dali nam czas, my jesteśmy, popieram Krzysztofa, jesteśmy osobami pracującymi, mamy obowiązki, państwo zapewne też. Ja bym chciała, żeby uszanować nas pod tym względem, że jesteśmy osobami pracującymi. Ja nie chcę tu przychodzić na 5 minut, podnieść rękę, wyjść i nie zastanowić się, nad czym podnoszę, bo nie będę miała na to czasu, bo co chwilę będziemy zwoływać radę. I drugi mój wniosek, jak tutaj przyszłam, to od wielu radnych słyszałam, że musimy ciąć koszty, że musi być taniej. I jakie my koszty teraz generujemy? Kolejna sesja, kolejne pieniądze. Nie ukrywajmy tego, za tą kolejną sesję będą kolejne pieniądze. Panie Marze, to jest sesja, która zostaje odwołana. Co prawda zmienić jego statutu, stało się jak się stało. I to musimy dotrzymać. W stosunku do radnych pracujących,
No słuchajcie, bo decydując się działać społecznie w Radzie, trzeba przyjąć jakieś tam niedogodności w stosunku, nie w stosunku, tylko względem pełnienia tej funkcji społecznej. Trudno, stało się, mówię, i nie powinno być jakichś tam komentarzy, że zwołujemy co 5 minut sesję, bo to, mówię, ktoś popełnia błąd, trzeba za niego zapłacić. A koszty, to nie myślę, że aż takie wielkie koszty rady będą, jak są. Są, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie. Ale poszukajmy innych kosztów w budżecie, gdzie są grube pieniądze. Dobrze, nie zaoszczędzone. Panie radny, ja tylko przeproszę jeszcze na sekundkę, bo tak, nie chciałam tak naprawdę podnosić tego tematu, ale na sesję inauguracyjną nie zostali wszyscy powiadomieni nawet przed dniem tej sesji. Nie chciałabym naprawdę, na pierwszą... Jeżeli mówimy, pani Jolu, kto wysyła zaproszenie? Ja naprawdę, tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz... Nie. Zaczęła pani to temat, to proszę skończyć. Ja skończyłam. Pani twierdzi, że pan były przewodniczący popełnił błąd? Nie, ja powiem szczerze, ja powiedziałam teraz, panie radny, że nie otrzymałam takiego zaproszenia. No i czym? Panie Janie, ja przepraszam, ja tylko jedna chciałam przed przegłosowaniem tego wniosku. Panie Janie, ja przepraszam, proszę o głosowanie. Panie radny Janie, poproszę o głosowanie. Pani przewodnicząca. Pani Krystyno, tylko sekundkę, ja tylko jeszcze odwołam się co do jednego zapisu tutaj. Dokładnie zarzutu, co do podpisania bądź nie podpisania dokumentów, projektów uchwał, które państwo otrzymują. Przypominam tylko, że przewodniczący projektu uchwał nie podpisuje, tylko podpisuje je organ wykonawczy, czyli pan burmistrz. Jeżeli są uchwały już podjęte przez państwa, czyli są prawomocnymi uchwałami, wtedy dopiero prawo mówi o tym, że przewodniczący może taką uchwałę podpisać. Proszę. No a wójt właśnie tutaj pani skarbnik podpowiada, że podpisuje tylko ze sobą. Jeszcze tylko już ostatnie tutaj słowa dla pani Krysi poprosimy. A jeszcze do trzeciego. Dobrze, do trzeciego też dojdziemy. Pani przewodnicząca, ja uważam, że w tej chwili jest moment, który jeszcze nie rozpoczął sesji, bo jeszcze nie rozpoczął sesji. Czyli chciałabym. Mocno mi bije serce, ale muszę to powiedzieć. Jesteśmy wszyscy dorośli, odpowiadamy za swoje czynności, tak radni, jak i my sołtysi, a mamy wśród nas młodzież, która dzisiaj chyba przyszła na lekcję. Lekcje, sesji. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy my wszyscy przemyśleli tą sprawę, bo to, co było powiedziane, ja się do tego nie odnoszę, bo to państwa dyskusja tu między Radą a... Ale chciałabym, żebyśmy dzisiejszego dnia jednak nie zmarnowali i dali szansę dla tej młodzieży wysłuchania tak, jak powinno to być. Jeśli ja mogę o to prosić. Zgodnie ze statutem przewodniczący wraz z wójtem proponują porządek obrad. Jeśli tak. Tego nie ma w porządku obrad, no to no te, tego nie ma w porządku obrad. No i tyle. Ale jeśli pan chce projekt uchwały w takiej jak takiej sprawie, to może pan przedłożyć. No przecież jest doświadczenie w obecnej Radzie, z którego wynika, że składają radni projekty. W związku z tym, że materiały i został to odroczone na następną sesję. No ja proszę.
sam osobiście składałem wniosek o wycofanie tego wniosku i włączenie tego wniosku w pana sekretarza. Znaczy inaczej, ja nie potrafię się odnieść, bo nie mam protokołu z tej sesji. Nie potrafię do tego się odnieść, ale to, nie, no to proszę to zaargumentować do przewodniczącego rady, bo przewodniczący rady wraz z wójtem przekłada państwu porządek, czy konsultacji z wójtem przewodniczący rady przekłada państwu porządek obrad i rozumiem, że to na tyle, natomiast jeśli pan nie widzi tego w porządku obrad, czy pan może złożyć projekt uchwały. Ma pan takie prawo. Jeszcze jedna tylko rzecz, proszę państwa, ja ten przypadek państwu podaję celowo, żebyście państwo się zastanowili, może na komisjach, jak ma wyglądać państwu doręczanie materiału, po to, żeby potem to nie było kwestionowane. Naprawdę takie coś może być kwestionowane, bo jeśli wyślemy listem poleconym, ktoś odbierze dzień przed sesją, przyjdzie na sesję i będzie kwestionował. Takie coś może być, uczulam państwa, że może się zdarzyć następnym razem. I uważam, że jeśli nie jest podnoszone na komisjach, które obradują przed sesją, no to ja nie wiem już, jaki to ma cel. Nie wiem. Oczywiście, zgodnie ze statutem, radny powinien otrzymać porządek obrad wraz z projektem uchwał. A co w momencie, kiedy nie ma danego radnego w domu? Przywozi ktoś z radnych, przekazuje następnemu radnemu, jego nie ma w domu, tak? I co w tym momencie się dzieje? Zabiera to, idzie to. Ale jeśli to się dzieje w ogóle? Decyduje po wzięcie wiadomości o sesji. Proszę państwa, jeśli chcecie państwo taki formalizm, utrudniacie w zdecydowany sposób pracę rady. Dlaczego? Dlatego, że wniosek będzie taki. Proszę wysyłać z miesięcznym wyprzedzeniem, 3-tygodniowym wyprzedzeniem, proszę wysyłać porządek obrad, co jest po prostu nierealne. Co jest nierealne? Będziecie państwo pierwszą taką radą, którą sobie taki rozgodujecie. Dlaczego? Dlatego, że 2 tygodnie, czy jest awizo pierwsze, to nie ma radnego kto. Awizo na poczcie przesyłka czeka tydzień. Państwo znacie zasady doręczenia. Czeka przesyłka tydzień, nie podejmuje, kolejny raz, drugie awizo. 2 tygodnie i wraca z powrotem do gminy jako niepowierny. Ale będzie to skutecznie doręczone. W ostatnim dniu awizo, czyli musi być de facto miesiąc wcześniej. O tym mówię. Tutaj mówię do pani rady. O tym mówię. I to jest dalszy krok. I tak to będzie wyglądało. Więc ja proponuję, żebyście państwo dla dobra swojej pracy, dla swojej lokalnej społeczności, o czym tutaj część radnych mówiła, wypracowali sobie takie stanowisko. Czy będziecie państwo kwestionować, czy nie będziecie państwo kwestionować? Czy możecie pracować, czy nie? Czy trzeba będzie 21 dni listem poleconym przez Pocztę Polską za 5,60 plus VAT? Nie trzeba będzie 21 dni. Ale panie radny, jaka jest gwarancja? Błąd pani przewodniczącej polega na tym, że było wysyłane i nikt nie miał nigdy pretensji. No chciała zrobić oszczędności i z tego wyszedł wielki problem. Zrobiło się zamieszanie. Czy to wpływa na pana informacje na temat programu, porządku obrad, którego posiadamy? Czy państwo na komisjach nie mieliście czasu przedyskutować panie radny, tylko chodzi tutaj naprawdę o takie rzeczowe podejście do sprawy. Tak. Czy my mogliśmy, czy mieliśmy szansę przygotować się na tą sesję, czy nie? Jeżeli mieliśmy szansę, a z protokołów, bądź jeszcze części protokołów nie mamy komisji, wynika, że każdy miał prawo się przygotować do tej sesji, to nie powinniśmy naprawdę nagromadzać sobie kolejny problem. Nie robimy problemu. Tylko chciałam powiedzieć, teraz jak prawo jest prawo i jak chcemy kwestionować... Ale proszę, ja rozumiem, panie radny, ja rozumiem, tylko naprawdę zastanówmy się, w którą stronę idziemy. Czy na pewno to jest tak mocno uzasadnione? Chciałabym teraz przystąpić, panie Janie, jeszcze konkretny wniosek? Czy... 20 parę lat samorządu.
jego przypadku nie było, żeby nie był zachowany ten. Nie było się dobrze. I udowodnisz. Zawsze. Dzisiaj będziemy głosować, czy będzie na sesji, czy nie, ale nie róbmy dramatu. Bo skoro coś innego. Jak mówiłem kiedyś, że nie będziemy wrzutek robić z różnymi uchwałami za 5-12. Widzi pani przewodnicząca mówi, że robimy oszczędności. Zrobiła pani takie oszczędności, że trzeba szykować pieniądze na następną sesję. Zgadzam się, panie radny, z tym. Każdy uważa tak, jak uważa. Już ostatnie naprawdę słowa i panie. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy rzeczywiście, jeżeli ktoś został 20 kwietnia, to rzeczywiście otrzymanie tych materiałów, powiedzmy, no, po terminie, wpływa na naszą dzisiejszą pracę. Czy na tyle jesteśmy już zablokowani, bo ktoś dostał tam 4 dni przed sesją, że dzisiaj nie jest w stanie obradować na ten temat. Właśnie o to chodzi. Nie o to chodzi. Rzeczywiście jesteśmy już tak, ręce mamy związane, jeśli obecnie, że nie jesteśmy w stanie porozmawiać na tematy, które dzisiaj mieliśmy poruszyć. Ale to nie. To jest ważne. Każdy z nas daje sobie sprawę, ale decydujemy, jesteśmy ważnymi ludźmi, więc na pewno dobrze zadecydujemy. Mogę się dowiedzieć? To się akurat dotyczy, to pewnie mnie. Ale ja jestem bardzo dokładnie przygotowana, nawet wręcz przewertowałam to dużo, bo dzięki pani Mariolo, ale i tak nie mogłam odebrać tego maila, bo ja okazało, że będzie wypadku. Przygotowałam się świetnie do... I dostałam rzeczywiście po mojej komisji, pomimo że komisja pani Mariola jest świadkiem, komisja odbyła się 20 kwietnia. Pani Jola przyniosła mi owy budżet za 2000 dopiero w poniedziałek, pomimo że wszyscy radni otrzymali 27 marca. Nie mam o to żadnych pretensji, ja dostałam go właśnie w poniedziałek. Tam była sytuacja, że pani... Nie, ja wyszłam wcześniej, ale nikt mi tam nie wysyłał tego. I ja przyszłam na komisję niestety, ale nie przygotowana, bo nie miałam dokumentów. I jako przewodnicząca komisji budżetu do pracy nad zmianą w budżecie, no nie miałam materiałów. Ale ja sobie poradziłam, bo pani Mariola mi jakieś tam... Wszystko podnosiła swoje, podrzucała. Także jesteśmy przygotowani. No, tylko kwestia pewnie tu chodzi o formę, no jeżeli tak, no to o pewne zasady. Ponieważ pytanie padło, co by było, gdybyśmy dzisiaj w dalszym ciągu obradowali, tak jak państwu powiedziałem, gdyby któryś z radnych, takie prawo oczywiście istnieje, po wyczerpaniu procedury wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy najpierw do wojewody, podniósłby ten argument, że uchwała nie mogła zapaść, ponieważ nie dostała ta osoba, nie została powiadomiona 7 dni przed. Wojewoda by rozpatrzył to w ten sposób. Czy mamy do czynienia z istotnym naruszeniem prawa, czy nieistotnym naruszeniem prawa. Również wziąłby pod uwagę stosunek głosów. I jeśli mamy tutaj do czynienia z nieistotnym naruszeniem prawa, bo w mojej ocenie, jeśli mówimy o naruszeniu prawa, to nieistotnym, to wojewoda by uznał, że uchwała zapadła w sposób prawidłowy, nie uchyliłby tej uchwały. Taka byłaby konsekwencja. Natomiast ja tutaj proponuję inaczej, ponieważ macie państwo w naszym statucie, czy mamy w naszym statucie, ponieważ sesja już została rozpoczęta, że gdyby zmodyfikować wniosek pana radnego o przerwanie sesji, ponieważ wniosek jest sformułowany o odroczenie, żeby sformułować wniosek o przerwanie. Dlaczego? Dlatego, że w statucie w paragrafie 33 ust. 3 o przerwaniu sesji rada może postanowić ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad, to znaczy państwo gdzieś dosyć długo obradujecie i już po prostu padacie, tak też może być, lub konieczność uzyskania dodatkowych materiałów. No i jeśli się zgodzimy, że tutaj zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych materiałów, to państwo możecie jako rada zdecydować o przerwaniu dzisiejszej sesji.
i kontynuowaniu tutaj sobie Państwo ustalicie dokładnie, w którym dniu się spotkacie. Ta forma powoduje to, że cały czas mamy do czynienia z ósmą sesją. To daje pod uwagę wnoszącego... Panie mecenasie, dobrze rozumieć, że w tej chwili Pani Przewodnicząca powinna ogłosić przerwę i ogłosić na to posiedzenie za 2-3 dni. Panie Radny, o przerwaniu sesji Rada może postanowić, czyli nie Przewodniczący. Rada. Jeden z 15. Czyli może być ten wniosek pana radnego, jeśli tak będzie sformułowany. Państwo możecie zdecydować o przerwaniu. Sesja została rozpoczęta, ponieważ było otwarcie i Rada może zdecydować o przerwaniu sesji. Sesja została otworzona i sesja jest otwartą sesją. Ale wniosek pana prezydenta był złożony. Zgadzam się, ale prawo to jest jedna pani radna, czyli nie możemy. Panie radny Brzeźniak, panie Marku, chciałabym zapytać, czy jak pan ustosunkuje się może do takiego odroczenia? Czy po prostu czy przerwania? Jak pan uważa, bo tutaj pan był wnioskodawcą, więc prosiłabym o wypowiedź. My teraz przystąpimy później, po decyzji pana, przystąpimy do przegłosowania tego wniosku. Pani przewodnicząca, moją decyzję pani zna. Dobrze, to ja bym teraz prosiła szanowne grono radnych o przegłosowanie wniosku pana radnego Brzeźniaka. Kto jest za wnioskiem? Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, odroczenie, bo nie ma w statucie zwrotu odroczenia. Jest przerwanie. Skąd przeczytałem Państwa statut? Paragraf 33, ustęp 3, o przerwaniu sesji Rada może postanowić. Rada, ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność wykonania ten wniosek na główku ma o odroczenie sesji z tego względu, że zgodnie ze statutem naszym nie zostały zachowane powyższe punkty. Ja nie wnoszę o przerwanie, tylko wnoszę o odroczenie i uzupełnienie tego wszystkiego, czyli żeby w ciągu 7 dni byliśmy powiadomieni, kiedy będzie następny wniosek i na następna sesja i wpisanie do porządku obrad tego punktu 6 wycofanego w poprzedniej sesji. Nie można. Ale nie można. Kto z Państwa radnych jest za zasadnością wniosku o odrzucenie 8 sesji Rady Gminy Niekosławice w dniu dzisiejszym? Czterech radnych jest za odroczeniem 8 sesji. Kto z Państwa radnych jest przeciw odroczenia 8 sesji? Na podstawie tego wniosku wnoszę o zamknięcie dzisiejszej sesji, 8 sesji Rady Gminy Niekosławice. Kolejny termin następnej sesji i przedmiotę proszę.
Wracając do tematu, zamykam sesję Rady Gminy Niesławice. Kolejna sesja odbędzie się w terminie wyznaczonym i potwierdzonym Państwu, tak jak Starszy oczekuje tego. Na pewno to będą terminy uzgodnione z pozostałymi pracującymi przez nas szczerze ze względu na dzisiejszą sesję. Serdecznie.